To jest zestaw za 200 zł, który można kupić na tryb SkyPP na Meister.pl. A ja w dzisiejszym odcinku przetestowałem go i zrobiłem najlepsze itemy na serwerze i totalnie zdominowałem cały serwer. Ale jak, możecie się zapytać? Oglądajcie już sami do końca, bo naprawdę dużo się działo. A jak chcecie wygrać Lucky Blocka, bo jednego losuję co 200 lajków, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam was serdecznie w nowym odcinku, oczywiście ze SkyPP, a ponieważ wystartowała nowa edycja, otworzymy sobie dzisiaj zestaw za 200 zł. Zobaczymy, czy go w ogóle opłaca się kupywać, czy on jest warty swojej ceny. Zobaczymy, co nam nie poleci i oczywiście liczymy na jak najlepszy drop, więc wy zostawcie lajka, suba z dzwonem, napiszcie jakiś miły komentarz, a może oczywiście tutaj mi się poszczęści, więc nie każdy zostawi to lajka, a my chyba po prostu zaczniemy otwieranie i po prostu zaczniemy od Epic Boxów i chciałbym zobaczyć, ile z tych kluczy, Lucky Blocków itp. zrobimy sobie dobrych itemów, jakie na przykład sety, jakie miecze i tak dalej. A więc idę w pierwszej kolejności, wejdę w sklep, za czas, kupię sobie po prostu Shulker Boxa i schowam sobie wszystkie takie niepotrzebne itemy tutaj i zostawię sobie tylko te klucze. Dobra widzowie, Epic Boxy nie zostały jeszcze włączone, więc po prostu zaczniemy od Starboxu, bo Epic Boxów jeszcze nie włączyli. Może zobaczę, może na H1 coś tutaj zupdate'owali. Na razie są, widzę, tylko Lucky Blocki i Starboxy. Epic Boxy pewnie zaraz włączą, więc zaczniemy oczywiście od Starboxów i lecimy sobie z animacją. Liczymy oczywiście jak najwięcej odłamków, jakieś itemy Mimira, odłameczki, oczywiście te średnie mikstury, siłki i tak dalej. Dolarów widzę nie potrzebujemy, ale przydałyby się te średnie eliksiry siły, no bo one tak nam oddadzą, jakie potrafiamy, albo te po prostu miecze siódemki, miecze ósemki i oczywiście te potki najbardziej nam będą oddawały, jak je potrafiamy, więc oczywiście te potki gigamocne, nie potrzebujemy tej kasy, tylko nie wiem czemu ona nam dropi. A więc widzę, otwieramy dalej i tutaj kolejne 20 dolarów nam poleciało. Mamy jeszcze ponad 20 kluczy, więc ja liczę na jak najwięcej oczywiście tych potek, bo jak je wystawimy na rynku, no to będziemy po prostu miliarderami. Dobra widzowie, i leci nam kolejne i kolejna trzecia potka już oczywiście szczęścia, więc bardzo fajnie nam to leci. Widzę, mamy hełm Krzysimira, więc bardzo fajnie, mamy jeszcze banie siódemkę i otwieramy dalej, zobaczymy co nam tutaj poleci. Uwaga, uwaga, mamy klatę ósemkę, bardzo, bardzo fajnie. Mamy, widzę, pierwsze odłamki nam tutaj poleciało, pierwsze cztery odłamki, bardzo, bardzo fajnie. I zobaczymy co nam tutaj poleci i niestety nam elytra poleciała. Zobaczę, czy już zrobili tego Epic Boxa, niestety nie. Otworzymy sobie teraz trzy bez animacji, oczywiście tutaj klata 7 i siekiera 7. Więc tutaj widzę, kolejna elytra 7 mi poleciała, więc nie za dobrze, więc otwieramy dalej z animacją. Mam nadzieję, że te eliksiry siły nam jeszcze poleci chociaż jeden, albo jakiś fajny mieczyk, na przykład 8 albo 7. Dobra, widzę, kolejna elytra nam poleciała. Zostało nam jeszcze 10 kluczy, ale jak na razie dropik nie jest najgorszy. I uwaga, mieczyk 8 albo średni eliksir siły, więc bardzo fajnie ten średni eliksir siły bardzo tutaj oddało. Zobaczymy, co tutaj teraz poleci. Ja chcę tylko ten mieczyk. Poleciała nam bania i teraz widzę 4 odłamki, średni eliksir siły i teraz znowu ostatnie 5 kluczy. Otworzymy sobie znowu z animacją i zobaczymy, co teraz nam poleci. Chyba klata, znowu klata, więc nie za dobrze. Ja chcę ten miecz ósemkę, chcę ten miecz ósemkę po prostu, tylko czekam, aż niech on mi poleci. Teraz widzę, zostały mi już tylko 3 klucze, ale tutaj poleciało nam 60 dolarków. To nie jest najgorzej, bardzo fajny dropik, ale tutaj liczę na ten oczywiście mieczyk 8 i bardzo fajnie, mamy mieczyk Mimira, więc bardzo dobrze. Ten mieczyk w ogóle ma taką teksturę serwerową bardzo fajną, jest taki bardzo podłużny, więc bardzo fajnie. Otworzymy sobie dwa ostatnie bez animacji i trafiliśmy jeszcze łopatę Mimira, więc bardzo dobrze. Teraz sobie otworzymy jednego Lucky Blocka, później oczywiście całe Epic Boxy i później ostatnie dwa Lucky Blocki, więc oglądajcie do końca. Ja chcę to wszystko sprzedać i zobaczyć, ile będziemy mieli itemów, ile kasy i tak dalej. Więc widzę, nie ma co, otwieramy na razie jednego Lucky Blocka. Proszę o mieczyk albo łopatę i uwaga, uwaga, poleci nam chyba kasa, co najgorsze, 250 dolarów. No nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Dobra widzowie, wszystkie skrzynki już oficjalnie zostały włączone, oczywiście też Epic Boxy, więc po prostu ja sobie je otworzę, tylko nie da się tutaj dotrzeć do tej skrzynki, więc po prostu wprowadzę komendę, dzięki której będziemy mogli sobie otwierać, a więc sobie po prostu tutaj otwieramy 2 dolarki. Mały eliksir szczęścia tutaj poleciał, są troszkę lagi, no widać. Mamy tutaj średni eliksir wytrzymałości, więc bardzo fajnie nam tutaj poleciało. Spodnie Horusa, uwaga, siekiera, oczywiście skola. Mamy tutaj 4 dolarki, mały eliksir. Najbardziej te eliksiry oddają, więc sobie tutaj troszkę przyskipujemy. Tutaj jakieś oczywiście części, piątki, szóstki, kaska i oczywiście jakaś siekierka. Widzę, oni dalej tutaj nie postawili tej skrzynki, a więc dalej wprowadzam komendę otwórz skrzynię Epic Box i po prostu trafiliśmy 2 smocze odłamki, bardzo fajnie. Oby nam ta kasa nie leciała, tylko po prostu jakieś odłamki tutaj i oczywiście te eliksiry. Teraz widzę, tutaj lecą na jakieś dolarki, części 6, 5, mieczyk 5 i to byłoby wszystko, ale zostały nam jeszcze 2 Lucky Blocki, a więc uwaga, uwaga, po prostu trzeba je otworzyć. Liczę oczywiście na mieczyk 10 i oczywiście na łopatę 10. Ja wam pokażę jeszcze tylko, jak wygląda drop oczywiście z Lucky Blocka, bo jest on naprawdę nieziemski. Jak widzicie, możemy
możemy trafić mieczyk Freya, czyli bardzo dobry miecz 10. To jest siekierę Freya, łopatę Freya. Czyli głównie chcielibyśmy tej temy odłamki, nie? I może te 250 dolarków, ale i tak bym wolał jednak ten miecz, siekierę albo łopatę. A więc po prostu bierzemy się za otwieranie i uwaga, uwaga, leci. Dobra widzowie, to się kręci. Uwaga, leci ten lucky block, ale chyba niestety. Uwaga, mamy mieczyk widzowie. Już myślałem, że będą dolarki albo coś. A tutaj uwaga, ja mówię, kurde, już są 250 dolarków, a tutaj nam się wykręcił mieczyk, więc bardzo lucky block oddał. Już mnie nawet nie zastanawia, co tutaj poleci, ale oby widzę łopata albo oczywiście siekierka. I proszę, siekierka, oby nie elytra. No i niestety elytra Freya, ale cieszę się, nie wiecie jak, że nam poleciał ten miecz Frey. A więc widzowie, z zestawu za 200 zł, uwaga, uwaga, trafiliśmy o to tyle itemów, tyle. I jeszcze mamy na koncie 800 dolarów, a jak zaczynaliśmy opening, mieliśmy chyba niecałe 400, więc naprawdę opening bardzo oddał. Idziemy ulepszyć itemy. Zostawimy set eliksiry, może na jakiś update czy coś, może one podrożeją. A teraz idziemy wszystko ulepszać i może sprzedawać. Dobra, widzę, jak widzicie, wystawiłem moje wszystkie tutaj przedmioty, już mi się większość sprzedała bardzo po niskich celach. Mamy już 800 dolarków, wcześniej mieliśmy prawie 700, już mamy ich 800, więc mamy ich bardzo dużo, a więc idziemy na maksa upgrade'ować naszego seta. Wystawię jeszcze niepotrzebną klatę, tylko oczywiście to Krzysimira. Zobaczymy, za ile ona chodzi, ja ją wystawiłem za 7, wystawię sobie jeszcze ją za 6, żeby jeszcze w ogóle ta nie zeszła. I uwaga, uwaga, a więc widzowie, nie ma co, idziemy sobie po prostu wszystko ulepszać. Mamy tutaj w ogóle mieczyk Widara do ulepszenia za 480 dolarów. No kusi mnie to, ale zaraz zobaczymy, na ile uda nam się ulepszyć seta i w ogóle zobaczymy, czy to się opłaca. A więc widzowie, ulepszamy sobie oczywiście naszego secika, pyk na Mimira. Tutaj oczywiście, tutaj sobie ulepszamy z tego na to. Wezmę sobie na razie po kolei, sobie każdą część muszę zrobić, bo jeszcze nie wiem, ile mi kasy na to w ogóle stać. Teraz widzę, robię sobie tego hełm Iwara bez kości i mamy sobie tego hełma Iwara bez kości. Nie wiem, czy sobie nie zrobimy full dziesiątki i nie kupimy tego miecza Widara. No kusi mnie to, ale zobaczę, czy nam w ogóle starczy kasy. Dobra, widzę, mamy banie, mamy hełm Freya. Dobra, więc elegancko, musimy mieć 480, żeby nam na to starczyło. Zrobię sobie jeszcze spodnie, więc chyba nam elegancko powinno na to starczyć. 480, będziemy chyba mieli tyle kasy, więc mamy full dziesiątki i chyba uda nam się zrobić mieczyk 11. I uwaga, uwaga, no ten mieczyk wygląda kozacko. No i mamy chyba aktualnie najlepszy miecz po prostu na serwerze. A widzę, a topka wygląda następująco. Tylko jeden gracz oprócz mnie posiada mieczyk 11, więc dzisiaj chyba po prostu sobie nieźle zaszaleliśmy, że mamy tylko we dwóch najlepsze miecze na serwerze, więc my idziemy wszystko ulepszać, idziemy przetestować hity, wszystko z tymi mieczami, a wy zostawcie lajka, suba z dzwonem i lecimy od razu na bitkę. Dobra, widzę, zatem pierwszego gracza, który jest na klacie i się chyba wywali, miał już pół HP widzowie i zabili go w locie widzowie, mój miecz ósemkę zabili w locie, mi podkusili, którego ja obiłem i zrobiłem wszystko, więc mam nadzieję, że tutaj zabijemy tego gracza, który tutaj może sobie oddać i on chyba odda nam na lagu po prostu i zabiłem sobie itemy szóstki, więc bardzo fajnie, 60 rankingu, mega dużo nam oddał, spróbuję sobie jeszcze od razu kogoś kolejnego odwalić, bo tutaj jest bardzo dużo ciekawych graczy, jest tutaj miecz 8, który może sobie odda, widzę, tutaj zabiliśmy sobie elytrę 7, buty 6, klatę 5, to ona jest tu bardzo mała warta, ale ta elytra i buty to już zawsze coś, więc ja sobie to szybko odkładam do ECK-a i lecimy dalej na klepę. Debiłem się tutaj z jakimś graczem, ale on był na cheatach i przyleciał nagle ten Nullior, więc widzę, się po prostu z nim lejemy, mam nadzieję, że uda nam się go zabić, ale on gra z nami na plecy, że po prostu bije się ze mną, a jak je gapa, to po prostu bija nam się tym w plecy, więc to jest po prostu słabe. Tutaj się wywalił jakiś gostek dopiero co, bo słyszałem tutaj taki efekt zabicia kogoś, ale on możliwe, że padnie z tymi swoimi itemami, bo dostawał po prostu takie mocne hity. Widzę, nie ma co, zabijamy tutaj paru jakichś mocnych graczy, mam nadzieję, że chociaż któryś z nich może paść, bo tutaj widzę, że oni dostają mocne hity od nas, ale wkleiła nam się typ oczywiście na plecki, co najgorsze. I trochę dostaliśmy to od damage'a, ale sobie po prostu dajemy radę. Mam nadzieję, że go zabijemy w końcu, bo chłop po prostu nie wie, co się dzieje, taki mu damage walimy. Znalazłem sobie tutaj ofiarę, jest nią Kuberem, spróbuję go sobie go zabić, ale no niestety, odleciał nam. Spróbuję też tego typka, może on odda, ale oni tak fartownie zakładają te elki i od razu u nas tutaj uciekają, więc wchodzę sobie po prostu do środka. Może któryś po prostu się wywali, bo patrzcie, jak oni dostają hity. Chłop powinien się tutaj, widzę, wywalić i zabiję typa, plus 35 rankingu, miał chyba itemy ósemki. Zaraz sprawdzimy, co z niego mamy, tylko musimy sobie uciec, ale widzę, że dostałem z nią siekierkę, więc nie jest najlepiej, ale oddaje mi tutaj kolejny dobry gracz, zabijamy ich w ogóle 3v1 dzięki tym itemom, no więc coś pięknego, ale chłopcy współpracuje po prostu z cheaterem, chłop je gapy i mnie bije, więc no nie fajnie, no nie fajnie, widzę, że chłop współpracuje z cheaterem, więc słabo. Dobra, widzę, jeszcze boss się nie zrespił, a my już tutaj i tak sobie zabijamy jakichś graczy, tutaj widzę, że się zrespił generator i kopię sobie tutaj jakiś gracz, więc oczywiście wbijamy się w niego, nie ma co, po prostu lejemy go, może on odda, bo patrzcie, on już za tutaj
się oddaję i zabiję Kuberem, który sobie oddał, widzę, w pokorze. No widzę, jak widzicie, zabijamy tutaj każdego, nawet najlepszych graczy oczywiście dzięki temu mieczowi, więc bardzo fajnie oni nam tutaj oddają i tebie, Krzysztof Simira, bardzo fajnie, czekamy na bossa i bijemy się oczywiście, widzę, dalej. Dobra, widzę, ja sobie tutaj podleciałem u góry i tutaj spotkałem jakiegoś gostka, który po prostu sobie oddaje i spróbuję go sobie zabić i mi oddał i miał itemy Mimira i widzę, zabiliśmy na parę hitów itemy bardzo dobre, czyli to są itemy ósemki i jak widzicie, no naprawdę oni bardzo szybko oddają te itemki, po prostu podlatuję, zabijam i na tym to polega, widzę, no po prostu ja sobie dominuję ten serwer, z takimi itemami zabijam każdego. Dobra, widzę, ja się mu wbijam w plecy, bo nie ma co, po prostu lejemy się tutaj, zjem sobie gapika i się elegancko z nim oczywiście lejemy, spróbuję go sobie zabić, może on nam odda, byłoby naprawdę fajnie, teraz go lejemy, widzę, do końca, mam nadzieję, że on panie, chłopa najlepsze itemy na serwerze i go zabiłem, widzowie, i udało nam się to. Czy mamy z niego mieczyk? No jak zwykle nie mam, widzę, miecza, no i to jest tak jak zwykle, zabijam najlepszego gracza na serwerze i jak zwykle, widzę, nie mogę mieć typa miecza, no to jest tak zawsze musi po prostu być. Mamy z niego buty Frey, spodnie Frey, ale nie mamy z niego, widzę, na moje nieszczęście miecza, zabiliśmy najlepszego gracza na serwerze dzięki temu mieczowi, więc bardzo fajnie, chłop miał, widzę, itemy dziesiątki i nie mamy z niego miecza, więc straszna lipa, tylko tutaj polecieliśmy gdzieś w Voida, więc musimy stąd uciekać. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, bo mega duża dominacja, a jak chcecie takich więcej, strzelcie łapkę w górę, suba z dzwonem, no i co, elu!